Konflikt pomiędzy Sentino a Paluchem ciągnie się za nimi już bardzo długo. Zdecydowanie za długo, ale oprócz tej dwójki zamieszany był przez jakiś czas Malik Montana, a teraz dołączył się najbardziej utalentowany raper w Polsce, czyli Nitro. Seven more, seven leje w mordę, tak jak w Tekken. Na ekranie pojawiają się wam ostatnie osoby, które kliknęły przycisk subskrybuj, więc jak wy chcecie się tu pojawić, to gorąco zachęcam. Jak się spodoba, to skomentuj czy polub, a teraz już chyba możemy zaczynać. Po premierze płyty Zabójstwo Liryczne od Sentino, rok 2014, polski szef rapu Paluch wypowiedział się o raperze następującymi słowami. Polskie ksero Bobby, beczkę mieliśmy z tego, kolejne co chce na nieświadomce zrobić hajs, ale my już go namierzyliśmy. Jak się później okazało, post pochodził z prywatnej tablicy na Facebooku poznańskiego rapera i został odkopany dopiero po dłuższym czasie przez jednego z fanów Sicarios. Kiedy wiadomość doszła do Sepka, no nic dziwnego, że natychmiast odpowiedział i jak zwykle w swoim stylu nie szczędził słów na rapera z Poznania. Dawaj nawiń tak misiu i jeszcze raz napisz komentarz na mój temat, zanim dojedziemy jak lalkę nadmuchiwaną, fake buba z tej strony. Sentino dodał również później, że nie zamierza rozpoczynać bifu, a po prostu wykona telefon w celu wyjaśnienia sytuacji. Szkoda, że swoją dominację genetyczną zachował dla siebie, bo z tego mogło wyjść coś naprawdę fajnego, no ale jak chcemy się rozmarzyć, to równie dobrze i teraz może się coś z tego rozwinąć. Z racji na wzajemne zaczepianie się przez raperów, nic dziwnego, że raperzy z GM2L zaczęli dogryzać Paluchowi. Akurat Dicho to albo chciał zachować neutralność z szacunku do Palucha, albo po prostu akurat był w ciągu alkoholowym i przegapił całą sytuację. Nie rozumiem odmowy. Nie chciałbym się nigdy znaleźć na takiej płycie. Ale co by nie było, Malik Montana nie przeszedł obok tego obojętnie i wrzucał różne rzeczy na swoje instastory. Nie znalazłem nic oprócz tego, jak słucha prześmiewczo numerów Palucha i śmieje się ze zgrywania pseudo-gangstera. Po necie lata tego dużo więcej, ale też ciężko zweryfikować, czy te nagrania na pewno się do tego odnoszą, w sensie do tej konkretnej sytuacji, dlatego wolę tutaj tego nie wrzucać. Sentino, jak to Sentino, lubi se pogadać, trochę z sensem, trochę bez sensu, więc streszczając, to po prostu powiedział parę słów o tej całej sytuacji, ale raczej nic ciekawszego nie było, więc to pomińmy i przejdźmy dalej, bo już bardziej interesująca była odpowiedź Palucha. W ostatnim czasie ktoś próbował sobie zrobić trampolinę z mojej osoby. To jest mój pierwszy i ostatni wpis w tym temacie, a ty dalej się napinaj w swoim wirtualnym getcie. Sprawa jest zamknięta. Pozdrawiam, Bor for Life. Z tego co twierdzi Paluch, dwukrotnie umawiali się w Warszawie, aby pogadać face to face i w zasadzie to pewnie to was nie zaskoczy, ale dwukrotnie Sentino się nie pojawił. Zamiast bezpośredniej konfrontacji pomiędzy panami, na płycie Haram Masari od Misia Malisia na numerze Ludzie z Gór mogliśmy usłyszeć wersy od Sentino kierowane w stronę rapera reprezentującego barwy BOR. Nie wierzę w ich rap, w którym ty biurze go chronisz. Co do konfliktu z Malikiem Montaną, to Paluch już prawie 2 lata temu poinformował, że sytuacja została wyjaśniona i żadnej kosy między nimi już nie ma. Dodatkowo później Malik został zapytany, co sądzi o poznańskim raperze. Nie znam Palucha zbytnio, kilka razy się gdzieś przecięliśmy, chwilę pogadaliśmy i czasem w DM coś pośmieszkujemy, ale wydaje się być ogarniętym, kumatym gościem. Sprawa całkowicie ucichła do czasu, aż Sentino nie powrócił z serią odklejek podczas swoich live'ów. Akurat każdy wie, że gadał tam co chwila jakieś głupoty, ale oprócz tego powrócił do tematu Palucha. Paluch próbował już mnie w towarzystwie wszystkich swoich znajomych na Facebooku stłamsić, a wszyscy ci znajomi na jego Facebooku prywatnym to ludzie z polskiej rap gry, to ludzie kluczowi w majorsach i tak dalej, więc już jakby wtedy próbowali mnie stłamsić i mnie wyśmiewać. Tak jak wy teraz tutaj na dole w komentarzach dalej próbujecie to robić. Do osoby szefa BOR negatywnie nastawiony jest również Nitro, któremu nie podoba się krytyka Young Multiego przy okazji wydawania płyty przez Palucha, ponieważ uważa, że jest to zrobione w celu podbicia sprzedaży płyty. Paluch nie jest złym twórcą, ale ja go nie lubię za to, co on zrobił, bo w momencie, kiedy on puszczał swoje płyty, to on za każdym razem sobie przypomina, że na przykład jest ktoś taki jak Young Multi i trzeba mu od takich i owakich pocisnąć, tylko po to, żeby było głośno. I dla mnie to jest trochę dziwne, że osoba, która, nie wiem, on ma 30x lat, dziecko, wiesz, i nawet jakieś takie treści umoralniające, idzie i wyzywa dzieciaka, który ma, nie wiem, miał wtedy 18 lat,
od części roweru i C-Wordów, nie? Więc jest to... Jak wiadomo, Nitro jest w bliskim kontakcie z Sepkiem, więc też nie szczędzi słów przy okazji, gdy rozmowa kręci się w tym temacie, ale do tego jeszcze przejdziemy. A kto jest dla ciebie takim 9 na 10 lub 10 na 10 w polskim rapie? Oprócz Sentino. 10 na 10 jest Sentino. Jakiś czas temu Paluch został oskarżony o kradzież koncepcji na teledysk od jednego z brytyjskich raperów. Paluch odpowiedział wtedy jednemu ze słuchaczy, przy czym wytknął, że w przypadku Sicarios w nazwie, jakie komentarze go nie dziwią. Paluch, masz Sicarios w niku, to nie jesteś zbyt bystry. Nie, to nie jest jakiś hejt, ale nie widuję na przykład za często ludzi z pełnym uzębieniem, którzy chodzą w koszulkach Boru, nie? Więc być może Paluch ma rację, że ludzie z Sicarios w niku nie są zbyt bystrzy, ale no. Nie no, może być, no jeśli on, ja zauważyłem to, co powiedziałem, on zauważył może coś innego, no. A widzę, napisał od komuś, no. Na glam rapie jest. Ciekawe kogo tym razem będzie od cisnął. Niestety, kiepskie promo. No ale on dobrze zna swoich słuchaczy, wie, że to nie są ludzie zbyt inteligentni. U nich to działa. Do tych słów Palucha dość szybko odniósł się Sentino dość żałosnym komentarzem, a potem w stanie kompletnej trzeźwości nagrał odpowiedź dla Palucha na Instastory. Co tam ludzie? Ja się musiałem ostatnio tak śmiać, że ktoś tam coś tam gadał, że tam, a no bo ty masz Sicario w niku i dlatego musi być i tak dalej. Jeżeli dalej popularni polscy raperzy będą mieli jakiś problem z jakimś tam Sicario i tak dalej, to będziemy ich jebać. Co do całej sytuacji, o dokładniejsze wypowiedzenie się w tym temacie, Bombel poprosił Nitra, który podczas face to face z Unboxalem opowiedział, co o tym sądzi z jego perspektywy. Ponieważ na glam rapie pojawił się wpis dotyczący twoich słów kierowanych w stronę Palucha i jego słuchaczy. Sentino kiedyś zdisował Palucha w nucie z Malikiem Montaną. Mhm. Ludzie z gór, tam jest, w którym ty biurze ty go chronisz, P. No i z tego, co jeszcze Sentino kiedyś mówił, to, bo on to chyba na live nawet mówił, że jak ze Stepami się podpisywał, to mu kazali do Palucha zadzwonić, no i ten, żeby wiesz, wyjaśnić sytuację. No i on to wspomina tak, że przez półtorej godziny mu p***lił jakieś rzeczy, on nic nie pamięta. Więc no, więc wydaje mi się, że na linii Paluch-Sentino nie jest za dobrze, ale w momencie, kiedy Paluch wrzuca wszystkich słuchaczy do jednego worka, no to czemu też nie robić to samo z BOR? Również jeżeli chodzi o kopię, to Grande Connection ładnie wypunktował zawodników wytwórni BOR pod tym względem. Ostatnio sprawdziłem też łaka o ksywie Kobi. I w sumie najciekawsze momenty w jego rapie okazały się skopiowane 1:1 ze Stanów. Ludzie mają to i tamto, a prawda wchodzi rzadkość i sam to dobrze znasz. I jeszcze go nie parę go, mówią to i tamto, mówią to i tamto. These niggas say my rap. Czysta hipokryzja i obłuda. A reszta jest jakąś taką papką i kopią czegoś ze Stanów, takich wiesz, 1:1. U Palucha także znajdziemy kopiowanie melodii, 1:1. Przestań myśleć dziś o tym, czego ciągle ci brak, czego nie ma. Nawet jak braknie floty, skup się na tym do swojej. Reasumując, no to pewnie czeka nas jeszcze parę ciekawych akcji na linii Sentino-Paluch-Nitro. No raczej na Malika bym już nie liczył, bo chyba w ostatnim czasie unika aferek. Ale dajcie znać w komentarzu, za którym raperem stoicie. Zostaw łapę suba z dzwonem i wpadaj na Instagrama Restauracja Podłoga Hip Hop. Dzięki i narazka.